Szczęść Boże. Kolejna lekcja przed nami. I w ramach tej lekcji poznamy kolejną przypowieść Pana Jezusa, w której przedstawia nam on naszą codzienność, poprzez sytuacje takie życiowe, przedstawia nam rzeczywistość duchową, dlatego żebyśmy dobrze to odkryli, przeżyli. Zaczniemy w imię Boże. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, prosimy, pokaż nam prawdę o naszym życiu, o tym, ile nam dałeś talentów i jakim wielkim darem jest ten Twój talent, który nam przekazujesz. Pokaż nam też, jak mamy to rozwijać, odkrywać i pomnażać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na tym filmiku, przepraszam, tu coś muszę poprawić. O. Na tym filmiku, który Wam tam podałem w linku, na tej piosence było przedstawione historia trzech sług i to jest historia, o której opowiadał Pan Jezus, tak? Czyli Pan wezwał trzy swoje sługi i powiedział im: słuchajcie, jadę w interesach i w ramach tego mojego wyjazdu w interesach daję wam majątek, którym normalnie ja bym zarządzał, ale ponieważ pracujecie dla mnie, to każdy z was otrzymuje część mojego majątku. I to są konkretne, grube pieniądze. I jeden sługa dostał jeden talent, drugi dwa talenty, trzeci sługa pięć talentów. Każdy z nas może sobie pomyśleć, no to kurczę, no ten pierwszy sługa to tak mało dostał, nie? Dostał tylko jeden talent. I wyobraźcie sobie, ten jeden talent, już żeśmy kiedyś o tym mówili, tam ze trzy lekcje wstecz, to są 42 kg złota. I ten jeden talent to jest konkretna ilość przepracowanych lat. Teraz wyobraźcie sobie, że 5 talentów to jest 100 lat pracy robotnika. Ja wam wyślę, macie na Classroomie takie zdjęcie z tabelką i tą tabelkę proszę, żebyście uzupełnili. Po co? Po to, żebyście sobie uzmysłowili, jak wiele pieniędzy otrzymał każdy z tych sług. I teraz wyobraźcie sobie, zauważcie jeszcze jedną rzecz. Im więcej pieniędzy, tym większa odpowiedzialność. Im mniej pieniędzy, tym mniejsza odpowiedzialność. Więc wyobraźcie sobie, że ktoś dostaje równowartość 100 lat pracy człowieka, nie? I teraz co on zrobi z tymi pieniędzmi? Jeżeli on te pieniądze zaprzepaści, zmarnuje, gdzieś tam przepadną, no to strach. Na pewno jest to większy strach niż u tej osoby, która otrzymuje tylko jeden talent, czyli 5 razy mniej. Aczkolwiek ta osoba, która otrzymała jeden talent, też może się czymś stresować, no bo to jednak też jest konkretna suma. I teraz tak, co robią obydwoje, co robi każdy z tych trzech sług? Pierwszy sługa, który otrzymał 5 talentów, idzie i w biznes stara się pomnożyć te talenty, tak jak go poprosił jego pan, jego pracodawca. Drugi sługa robi dokładnie to samo, a trzeci stwierdza, nie będę ryzykować, wezmę ten talent, zakopię. Zobaczcie, co spotkało każdego z tych sług. Ci, co pomnożyli, otrzymali je niejako na własność. Stali się
stali się niejako właścicielami tych talentów, bo czytamy, kiedy Pan Bóg dowiaduje się o tym, co zrobili słudzy: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Tu chodzi o to, że Pan Bóg, ten Pan, który dał te biznesy, mówi tak: dałeś radę z tymi 5 talentami, to jest niewiele, tak? Ale ponieważ dałeś radę z tym, to dasz radę też z większymi rzeczami, dlatego zapraszam cię do mojego królestwa. Zapraszam cię do moich dóbr, do mojego domu. Bądź uczestnikiem tego wszystkiego. To samo mówi o tym słudze, który dostał 2 talenty, a do sługi, który przyniósł ten 1 talent. Przeczytamy sobie całą wypowiedź i sługi, i pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, że jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie ten talent temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, a także nadmiar mieć będzie, temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę bezużytecznego wyrzucicie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Smutne to jest, ale zobaczcie tam taką pewną rzecz. Sługa mówi: ja wiem, że ty jesteś zły i niedobry, że ty chcesz brać tam, gdzie nie popracowałeś, tak, tam, gdzie nie było twojego wkładu, tam chcesz, żeby to się wszystko rozwijało, więc zakopałem. No i teraz tak, on w ogóle nie podjął wyzwania i dodatkowo jeszcze wytknął swojemu panu, który dał mu majątek do zarządzania, że właściwie jest złym szefem. I pan mówi tak: patrz, no wiedziałeś, nie? Nawet wiedziałeś to, że chcę pozbierać tam, gdzie nie zasiałem i tak dalej. I nic z tym nie zrobiłeś, nic. Mogłeś chociażby oddać bankierom i bankierzy by to rozwinęli. Jakby stracili, no to przynajmniej podjąłeś ryzyko. On nawet nie podjął ryzyka. I największe pretensje ma pan o to, że on nawet nie podjął ryzyka. Poszedł jak najprościej się dało. A 2 pozostałych wzięło swoje talenty i postanowiło je rozwijać. I teraz na co chcę zwrócić uwagę? Każdy z nas ma talenty, jakieś dary, które otrzymał w życiu. Samo życie jest ogromnym talentem. I przez samo życie już wpływamy na innych ludzi, którzy też żyją wokół nas, i sprawiamy, że ich życie zaczyna nabierać koloru, zaczyna nabierać charakteru, zmieniają się oni i zmieniamy się też my. Więc nawet jeżeli komuś się wydaje, że nie ma talentu, to nie znaczy, że nie ma talentu, tylko to znaczy, że go jeszcze nie odkrył. I to znaczy, że powinien jeszcze poszukać, popracować, odnaleźć to, co w nim jest naprawdę dobre. Bo zakładać, że nie mam talentu, to jest tak, jakby stwierdzić: no dobra, no Pan Bóg jest wszechmogący, Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest niesamowity, ale tak naprawdę to mu się raz powinęła noga. I powinęła mu się akurat przy mnie, nie? Jak tam mnie rzeźbił w tej ziemi, to mu ta ręka objechała i ten chłopek z gliny, którym potem zostałem ja, to jest jedyny nieudany.
No to jest nieprawda. Każdy z nas ma talent, każdy z nas jest w jakiś sposób cudowny. I tu w ogóle nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że każdy z was może wnieść w życie kogokolwiek naprawdę jakąś wartość dodaną, nie? Coś dodatkowego. Bo życie, nawet gdybyśmy mieli playa, dobre jedzenie, filmy i tak dalej, i tak dalej, gdybyśmy zostali zostawieni sami sobie, byłoby smutne. Byłoby smutne i dodatkowo nie mielibyśmy okazji w ogóle w jakiś sposób podzielić się sobą. I teraz patrzcie. Ciekawym czasem, w którym możemy na nowo tą przypowieść w jakiś sposób odkrywać, jest właśnie czas kwarantanny. I chciałbym zwrócić uwagę na to, żebyście spojrzeli na swoje życie z perspektywy talentów. Jakie macie talenty? Co odkrywacie w sobie? A co możecie jeszcze rozwinąć? I uwierzcie mi, będąc w waszym wieku, możecie naprawdę rozwinąć mnóstwo talentów. I przykładowo, żeby nie być gołosłownym, ja na przykład odkrywam w sobie przez wiele lat, nie wiem czy to u was mówiłem, czy na innej lekcji, talent plastyczny, dzięki temu, że przez wiele lat chodziłem na kółko plastyczne. Wtedy, kiedy ja chodziłem na te kółko, które było organizowane w Siemianowicach, w mieście, z którego pochodzę, to mi się nie chciało tam chodzić. Ale do dzisiaj zbieram owoce tego, że wtedy tam chodziłem i tego, czego się nauczyłem w rysowaniu i w zdolnościach manualnych. I teraz to jest jedna rzecz. Druga rzecz też jakieś sportowe zajęcia, sportowe rozwijanie się. Dzisiaj odkrywam to i cieszę się tym. I wiele rzeczy, które dzisiaj się chcę nauczyć, dzisiaj mam trudniej, bo im człowiek jest starszy, tym trudniej mu się nauczyć pewnych rzeczy i tym trudniej jest mu się rozwinąć bardzo do takiego maksymalnego poziomu. I patrzcie, tu jest gitara, nie? Gitara, ja nigdy nie grałem na gitarze, ale postanowiłem przez okres kwarantanny troszkę się pouczyć, nie? I gdybym na przykład zaczął grać przed okresem kwarantanny, nie zagrałbym nic, a teraz już jestem w stanie na przykład parę chwytów jeden po drugim zagrać, tak że nawet mogłaby z tego wyjść piosenka. Przykładowo. Wiadomo, szału nie ma, nie? Nie po to tu gram, żeby się wam pochwalić, bo też to nie było jakieś wyjątkowe zjawisko muzyczne, to co teraz zrobiłem, ale czegoś się nauczyłem, tak? Jeżeli będę dalej pracować, to będę mógł jeszcze lepiej grać. I ktoś powie, no ale do bani takie, nie? Takie granie, takie ledwo co. No dobra, to mogę być tak jak ten człowiek z tym jednym talentem. Przyjdę i powiem, Panie Boże, no mogłem spróbować coś robić, ale być może wyszłoby to do bani, więc lepiej nawet nie próbować. Dlatego chciałbym, żebyście dwa zadanka sobie zrobili w ramach tej lekcji. Takie propozycje. Jedna bardziej matematyczna dla dusz matematycznych, żeby sobie przeliczyć te tabelki, które tam są na Classroomie. Przeliczyć sobie, ile talentów to jest ile lat pracy i ile kilogramów złota na podstawie tych danych, które tam są podane. Dla
dużo bardziej takich humanistycznych, które lubią Polski, lubią sztukę, artystyczność i tak dalej. Albo dla tych, którzy po prostu chcą może coś o sobie, to jaki masz talent? Jakie masz talenty, którymi posługujesz się i w jaki sposób możesz je rozwinąć? Albo jakie nowe talenty chciałbyś spróbować odkryć w sobie? Niech to będzie takie zadanko, które nam będzie dane. Trzymajcie się i do zaś.